rok 762. Jak widzicie, nie wygląda to za dobrze. Tenshin Han, Yamcha, Krilin, Gohan oraz Piccolo zostali pokonani. Przez Saibamenów? せっかく生き返ったのに残念だったな。うわあ！Tak, oczywiście Goku nie miałby z najmniejszych szans na walce, z takim ustawieniem. Oczywiście, jasne. Powinienem jakiś voice acting zrobić do tej postaci. W sumie może zrobię, pomyślimy. A tymczasem udajmy się w te rejony historii, które zostały w tym momencie zmienione. No jak wiecie, Goku nie pokonałby sam na sam Nappy oraz Vegety, zważywszy na to, że obaj są w formie Ozaru. No i cofniemy się do czasu, kiedy to Saibameny walczyły z naszymi tutaj gówniakami ziemianami, czyli Yamszą oraz Tenshin Hanem. Tak bezskapowo się pojawiamy w środku walki. No spoko. I to jeszcze Frieza rasą. Troszeczkę powinno to zbudzić niepokój Vegety i tak dalej. Plaga Saibamenów. Pokonaj 20 wrogów, a przegramy, kiedy zginiemy. Okej, wszystko jasne. 20 wrogów to naprawdę spora liczba. Mam nadzieję, że szybko uda mi się uporać z tymi Saibamenami. Saibamen nie jest jakimś wielkim tutaj, podejrzewam, wyzwaniem. W końcu to zawsze była taka... zawsze kpiłem, jak na przykład grałem online czy coś, no to zawsze, jeżeli kogoś pokonałem Saibamenem, to kpiłem z niego, że on po prostu przegrał i tak dalej. Z Saibamenami nie ma żadnych problemów. Mam nadzieję, że tutaj Tenshin Han i Yamcha sobie jakoś z nimi poradzą. Ja mimo wszystko mam cały czas takie, jakby to powiedzieć, ciągoty do tego, żeby atakować w zwarciu, gdyż no, tak robiłem nieustannie i bardzo często, bardzo często moją postacią, tą taką główną, i cały czas mam po prostu takie chęci nadal robić takie komba. Wygląda to może fajnie, ale no cóż, nie spisuje się to do końca bardzo fajnie w late game, to znaczy później, kiedy przyjdzie nam walczyć z jakimiś tam cięższymi przeciwnikami, no to naprawdę spamowanie często superataków jest jedyną opcją na to, żeby jakoś tutaj zwyciężyć. Liczycie może te Saibameny, bo ja już przestałem liczyć, ilu pokonałem. Dobra, widzę, że na szczęście oni też walczą, więc te 20 Saibamenów nie będą tylko moją robotą, ale podejrzewam, że 90% tego, co ja tutaj rozwalę, to będzie należało właśnie tylko i wyłącznie do mnie. Ging gnoju. Troszeczkę się tutaj podładuję, żeby móc kogoś rozwalić moją super energią. Widzę, że aktywacja duszy Z, muszę strzec, woda na meczan, uaktywniła się w momencie, kiedy się właśnie naładowałem na maksa, więc w zasadzie tak jak to miało działać, w momencie, kiedy się naładuję na maksa. Trafiłem tego Saibamena? Kurde, nie trafiłem, schował się za skałą. W momencie, kiedy naładuję się na maksa, no to wtedy odradza mi się jakoś tam życie, więc podładujmy się troszeczkę może. No i też może pokażę wam tą mapkę, gdyż tutaj mapy są świetne, po prostu rewelacyjne. Rewelacyjnie zrobione są, duże. O, co to ja się włączyło? Przypadek, okej. Aha, dobra. Można oczywiście tutaj kapsułek używać w trakcie walki, można kazać, poprosić sojuszników o jakąś tam pomoc, czy podziękować im za coś. Głównie to się korzysta z tego w trybie online, żeby jakąś szybką komunikację mieć z naszymi kolegami z drużyny. Chociaż tu oczywiście, jeżeli mamy opcję na komputer, no to możemy korzystać z... Co to jest ten uporczywy strzał? Aha, wiem co to jest takie śmieszne uderzanie. To jest chyba atak Gohana. Oczywiście jak mamy Steama, to możemy rozmawiać z ludźmi przez mikrofon, więc nie ma z tym problemów z komunikacją.
Ale możemy też takie komunikaty wydawać. Okej, tutaj jakieś różne Cybermeny różnego koloru się pojawiły. Z tego co pamiętam, one się nazywały inaczej, właśnie Tennamen, coś takiego, Junkomen, cholera jasna ich wie. Są to po prostu mocniejsze wersje Cybermenów. Tutaj to jest właśnie tak wyjaśnione fabularnie, że dlatego oni przegrywali z Cybermenami, ponieważ to nie są zwykłe Cybermeny, tylko to są jakieś tam ulepszone i tak dalej. No i z nimi też się muszę oczywiście rozprawić. Standardowa walka w zasadzie w świecie są czy cool, czyli Cybermenami. Każdy musi przejść przez to. Każdy musi kiedyś swojego czasu pokonać Cybermena. W końcu jego siła ciosów wynosi tyle, co Raditz, elitarny Saiyanin. Komiczne to było zawsze. Ale widzę, tu mamy Junkomana, więc w końcu się spotykamy, Junkomanie. Czasami w takich walkach, kiedy to jest dużo po prostu postaci na ekranie i robi się niezły chaos, a często tak jest, muszę wam powiedzieć, często tak jest. Albo nas wszyscy atakują, albo po prostu... chciałem tutaj użyć ciosu i udało się. Boże, po prostu ciężko się połapać w tym, co się w tym momencie dzieje. Nie wiem, gdzie są moi sojusznicy, do jasnej cholery. Czemu ja z nimi walczę tutaj sam? Cybermenami, Junkomenami i jakimiś innymi manami. Przydałby się tutaj jakiś towarzysz. Nie wiem, czy oni odeszli od nas, czy po prostu zostałem sam. Już nie widzę... Sorry. Nie widzę ich tutaj na moim radarze. Czy na radarze. Powinienem mieć obok informację o tym, że... No gin Cybermenie deathballem. Powinienem mieć informację o tym, że nie jestem tutaj sam w tej walce. Nie jestem sam. A niestety chyba jestem sam, więc muszę samemu tych 20 Cybermenów, czy jakiś Tennamenów na własną rękę jakoś tutaj rozwalić. Choć tutaj Tennamenie zostało ci niewiele życia. Okej. Oczywiście cały czas są też rozmowy w tle. Ja je niestety troszeczkę zagłuszam, ale macie napisy. Możecie sobie przeczytać, co te postacie rozmawiają ze sobą, o czym. Ja jestem wielkim fanem takiego typu zagrania. W wielu grach z Dragon Balla pojawia się właśnie motyw takiej jakby rozmowy. Jest to fajne i wiecie, w świecie Dragon Balla, w walkach Dragon Balla w zasadzie więcej było gadania i krzyków niż rozmów, więc jest to najbardziej jak na miejscu wysłuchiwać takich pogadanek. No i też wprowadza to klimat fabuły i jakby porusza tą fabułę troszkę do przodu, wyjaśnia nam parę kwestii, chociaż ta fabuła jest na tyle prosta, że nie trzeba tutaj wiele rzeczy wyjaśniać. No i w tym momencie pokonałem Cybermenów, więc historia toczy się dalej. Okej, więc kolejna misja. Przybycie wojowników sajańskich, pokonaj wszystkich wrogów i w momencie przegramy, kiedy Gohan, Krillin albo my zginiemy, więc nie mogę teraz tylko patrzeć na siebie, ale muszę też uważać, żeby żaden z moich sojuszników, czyli Piccolo, nazwany tutaj szatanem Piccolo, poległ. No i oczywiście walczymy z Napą, czyli wreszcie jakiś taki solidny przeciwnik. Napa, jak wiecie, był dość sporym utrapieniem w serii Z, przynajmniej oczywiście na początku, zanim to go Vegeta rozwalił i zanim Nappa według Abridged serii stał się duchem, to ta walka naprawdę naszym sojusznikom tutaj sprawiła sporo problemów. Sam jakoś nie miałem problemów z Nappą, kiedy przechodziłem ten story mode pierwszy raz i wydaje mi się, że teraz też nie będzie jakichś tutaj trudności. No troszeczkę spieprzyliśmy sprawę, aczkolwiek był to zabieg fabularny, bowiem jak wiemy Piccolo poświęcił się za Gohana, no i to jakby było konieczne, żeby dalsze historie mogły się wydarzyć, żeby nasi tutaj wojownicy musieli lecieć na Namek, ponieważ smocze kule w tym momencie zniknęły, zamieniły się w kamień, kiedy to Wszechmogący zniknął. No jest to troszeczkę tutaj zaplątana historia, no ale niestety Piccolo musiał umrzeć na ziemi, żeby potem historia mogła przenieść się na Namek, czyli faktycznie mogła toczyć się, o Nappa, ty gnoju zasrany, własnym prawidłowym torem. Cholera jasna, ja cię tutaj, co ja zrobiłem? Nie, to Krillan chyba, nie wiem w sumie. A może to ja? Nie, słuchajcie, to jest moje łapanie. Nie, to nie jest moje łapanie. Co ja robię? Czekajcie. Coś się dzieje, ale nie za bardzo wiem, co ja robię. Albo mi ktoś jakoś wspiera. No nieważne, skupmy się na walce. Jakiś dziwny ruch wykonywałem.
i nie za bardzo wiem, o co chodzi. W ogóle ta gra ma przede mną bardzo, bardzo dużo tajemnic wciąż, ponieważ wiele, wiele rzeczy tutaj jest ukrytych. To jest w takim starym stylu stworzone, żeby po prostu grać jak najdłużej, odblokowywać jak najwięcej rzeczy i nie jest to wszystko na tacy podane. Zrób to i to i to, żeby odblokować to i to i to. Jest tutaj wiele rzeczy schowanych i wiele rzeczy mnie jeszcze zaskakuje. A tymczasem Son Goku się pojawił. なっため手こずりやがって。カカロットは俺が相手をしてやる。 Okej, jak widzicie, kolejna zmiana czasu, znaczy przynajmniej uchroniliśmy tutaj naszych bohaterów od tego, co miało się stać, czyli od tego, że Saibameny rozwaliły wszystkich ziemian. Goku przeleciał i musiał walczyć z Nappą i z Vegetą naraz sam, więc przynajmniej to się nie wydarzyło i to się raczej już nie wydarzy, ale zmieniła się historia, bowiem jak wiecie, Vegeta najpierw zabił Nappę, a dopiero potem walczył z Goku. W ogóle to mogę pomóc tutaj? Widzę, że Goku sobie... A nie, jakoś sobie radzisz. Dobra, to ja się zajmę Nappą, a ty tutaj napierdzielaj Vegetę. W końcu Nappa już powinien, zgodnie z historią, dawno wąchać kwiatki od spodu, więc szybko go tutaj zabijmy. W sumie muszę powiedzieć, że fajna jest ta moc. Kiedy naładujemy naszą energię do końca, to odradza mi się życie. No, przydatne, bowiem tutaj naprawdę z życiem jest nieraz krucho i niewątpliwie mi się przyda coś takiego. Dobra, żegnaj Nappa, mam nadzieję, że to się rozwali. Mój ostateczny atak. A, przetrwałeś to, gnojcze. Ale już zginąłeś. Dobra, więc Nappa poległ, podładujemy się troszeczkę i zaraz pomogę Son Goku gdziekolwiek jest. Ogólnie to mogę sobie... Mogę czy nie mogę? O cholera, wziąłem jakąś kapsułkę niepotrzebnie. Mogę tutaj, korzystając ze skautera, którego nie mam, patrzeć, co się dzieje. Vegeta tutaj napierdziela, Goku tutaj też napierdziela. Mogę tutaj wyszukiwać też jakieś ukryte itemki, ale akurat w tej misji ukrytych itemków nie ma. Dobra, ja tutaj się rozglądam i patrzę, co się dzieje, a widzę, że Goku walczy z Vegetą i muszę mu jakoś pomóc, aczkolwiek chyba sobie dobrze radził i nie potrzebuje aż tak bardzo mojej pomocy. Ajajajajajajaj, dobra. Kurde, wpadłem akurat pod jego ultimate, więc teraz sprawmy mi, żeby on wpadł pod mój ultimate. Okej, troszeczkę się wybronił, więc ten mój ultimate atak mi za wiele zrobił. Fuck! Vegeta mnie zaraz rozwali. Goku, pomóż mi, a ja się troszeczkę podładuję, żeby uruchomić moją specjalną umiejętność, żeby życie zaczęło mi się po prostu regenerować. Okej, aktywacja. Muszę strzec wodza na meczan. Widzę, że moje życie mi się respi, więc teraz jakoś spróbuję tego Vegetę rozwalić. Troszeczkę są problemy niestety z kamerą, w momencie kiedy przeciwnik wleci właśnie na jakąś skałę, jak w tym momencie... O, co to było? To chyba było Kamehameha Goku. No, czasami są takie problemy z kamerą, niestety to wymaga jeszcze poprawy. Mam nadzieję, że gra będzie obfita w różne patche, gdyż troszeczkę się przyda, zwłaszcza jeżeli chodzi o system walki. Troszeczkę jest tutaj niedoróbek, fajnie jakbyśmy się bardziej kleili do tych postaci, a nie atakowali w powietrze, gdyż często po prostu zanim dolecimy do postaci, no, próbujemy coś zaatakować i trafiamy w nicość. Okej, jak widzicie, Vegeta został pokonany, przynajmniej pokonany w tej swojej pierwotnej formie. やんべだ！ うわあ！